Nowy Jork, czasy współczesne. Największy koszmar Amerykanów budzi się do życia. Taki, którego sobie nawet nie wyobrażali. Epidemia przemienia część społeczności w agresywne monstra. Miasto zostaje odcięte od świata przez wojsko i zaczyna się krwawa próba sił. Jest jednak jeszcze jedna strona tego konfliktu. Poznajcie Alexa Mercera. Witajcie, nazywam się Quas i jestem prototypem. To znaczy jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer 9, a to jest wideorecenzja gry Prototype w wersji na konsolę Xbox 360. Alex Mercer cierpi na największą kliszę tajemniczych fabuł, typowy syndrom Jasona Bourne'a. Ma amnezję i umiejętności, których się po sobie nie spodziewał. Rany, znowu amnezja. To oraz supermoce? Tak, technicznie rzecz biorąc, Mercer jest superbohaterem. Nie nosi jednak biustonosza na głowie, nie strzela promieniami śmierci z tyłka i nie potrafi utkać gobelinu z tego, co wydzielają jego nadgarstki. Jest praktycznie zmiennokształtnym, zdolnym do modyfikowania formy swojego ciała oraz szybkiej regeneracji nawet poważnych obrażeń. Prototype to otwarta gra akcji z elementami skradanki. Jest w niej nieco Spidermana, sporo Crackdown oraz szczypta Assassin's Creed. O ile jednak sekwencje akcji oraz otwarte miasto są mocno rozbudowanymi elementami rozgrywki, o tyle samo skradanie jest tu dość uproszczone, co nie znaczy, że źle zrobione. Klimat gry buduje świetna symfoniczna muzyka wypełniona niepokojącymi, horrorowymi tonami, a na to nakładają się całkiem niezłe dźwięki oraz prezentujące pełne spektrum jakości głosy postaci. Od naprawdę dobrych, klimatycznych wykonań po nieciekawe, pozbawione emocji, płaskie recytacje. Omawiany tytuł jest przez wielu krytykowany za swoją oprawę graficzną. Głównymi przyczynami są niskie rozdzielczości tekstury oraz proste modele. Niemniej, nie do końca zgadzam się z tą krytyką, gdyż wizualna potęga Prototype tkwi w ogromnej skali oraz świetnych animacjach postaci, a nie szczegółach technicznych. To oczywiste, że elementy składowe są dość proste, dzięki temu konsola daje radę z takimi ich ilościami. A trzeba przyznać, że rzadko kiedy możemy w grach widzieć tak złożone sceny pełne akcji oraz ogromnych ilości kolidujących ze sobą obiektów. Wyobraźcie sobie ulicę pogrążoną w chaosie, setki pieszych uciekających w panice, miażdżonych wyrzucanymi w powietrze pojazdami oraz bohatera ćwiartującego na kawałki wrogów oraz niewinnych, którzy wejdą mu nieopatrznie pod nóż. Ano właśnie, nóż. Moce Mercera opierają się na jego nadludzkiej szybkości oraz sile, która pozwala mu wykonywać przerysowany le parkour. Na umiejętności przemiany swoich rąk w różne zabójcze utensylia kuchenne, takie jak epicki nóż czy tłuczek Armagedonu. A także zdolności pochłaniania biomasy istot żywych, połączonego z przejmowaniem ich pamięci i powłoki cielesnej. Owszem, Alex potrafi pożerać ludzi, a raczej wchłaniać ich całym ciałem, kiedy tylko ich otworzy. Przejmowanie pamięci pozwala powoli zapełniać amnezyjne braki, a umiejętność przybierania postaci ostatnio skonsumowanego delikwenta odgrywa ważną rolę w skradanym elemencie rozgrywki. Największą siłą Prototype są jednak moce ofensywne. Wraz z postępem gry, Alex otrzymuje punkty ewolucji, które pozwalają mu zdobywać nowe umiejętności. Będzie on przemieniał swoje dłonie w ćwiartujące wroga i dźgające go spod ziemi szpony. Wielkie maczugi zdolne rozwalić kilkoma ciosami czołg, długą, chwytająco, tnąco, kłującą mackę, ogromne ostrze itd. Będzie też mógł generować przed sobą tarczę oraz wytwarzać pancerz, a także zdobędzie dodatkowe tryby widzenia. Podstawowych mocy jest bardzo wiele, ale to, co jest naprawdę świetnie zrealizowane, to dalszy ich rozwój. Wiele gier pozwala dokupować kombosy, zwiększać siłę ciosów itd. Tutaj także jest to obecne, ale większość ulepszeń Mercera to dodatkowe ruchy, które naprawdę dają nowe możliwości. Szybowanie nad miastem, miażdżący skok z łokciem w dół po rozbiegu na ścianie budynku, czy przeciąganie się macką do helikopterów to tylko niektóre przykłady. Nie można też zapominać o potężnych dewastatorach, czyli ruchach uruchamianych tylko z pełnym wskaźnikiem zdrowia, które zabijają w widowiskowy sposób wszystkich dookoła. Jeśli potrzebujecie powodów do kupienia tej gry, to mam kilka. W tej grze można wrestlerskim upadkiem unicestwić czołg, aperkatem wysłać w powietrze samochód, uprawiać krwawy surfing po asfalcie na ciałach przechodniów, kopnąć w locie helikopter, hadzia! Czy docierają do was naukowe implikacje tych słów? To wszystko mogłyby być hasła reklamowe Prototype. Kupiłbym ten tytuł drugi raz. Tempo akcji, mnogość umiejętności oraz ruchów protagonisty sugerują, iż prawdopodobnie mamy do czynienia z niekontrolowanym chaosem. Na szczęście tak nie jest. Sterowanie świetnie reaguje i odzwierciedla nasze zamiary, uruchamianie mocy jest intuicyjne, a kiedy otwieramy okrąg wyboru zdolności, akcja na moment zwalnia, dając graczowi chwilę na podjęcie decyzji bez obawy, że po powrocie do zabawy zastanie swojego bohatera poniewieranego przez każdego Alfonsa w mieście.
Podobnie jest podczas blokowania widoku kamery na określonych przeciwnikach. Niby takie chwilowe spowolnienie czasu wydaje się sztuczne, ale tutaj naprawdę świetnie funkcjonuje. Do tego samo Le Parkour zostało wykonane podobnie do tego w Assassin's Creed. Wystarczy przytrzymać przycisk, a Alex sam będzie pokonywał niższe przeszkody i wbiegał na ściany. Początkowo bałem się, iż prototyp pokaże się grą zbyt łatwą, bo do tego często prowadzą supermoce. Ale o ile pierwsza połowa kampanii faktycznie jest dość prosta, o tyle końcówka zabawy pokazuje zęby i zmusza grającego do kombinowania. Umiejętności Mercera pozwalają bardzo różnie podchodzić do otrzymywanych zadań. Możemy atakować otwarcie różnymi mocami, pożerać i przeistaczać się w żołnierzy, aby niepostrzeżenie wejść na teren wroga, przywołać nalot, kraść czołgi oraz helikoptery, korzystać z ich siły ognia, a nawet używać broni ręcznej noszonej przez piechotę. Możliwości jest jeszcze więcej, co pozwala na bardzo kreatywne podejście do wykonywanych misji. Tych zaś jest nieco ponad 30 i trzeba przyznać, iż pomimo swojej dość standardowej formy mają tu i ówdzie kilka ciekawych urozmaiceń, przez co pokonuje się je przyjemnie. Mnie ukończenie głównego wątku fabularnego zajęło nieco ponad 10 godzin, ale też robiłem tylko trochę misji pobocznych. Prawdopodobnie próba pokonania wszystkich zajęłaby ponad 20 godzin. Są tam leparkurowe wyścigi z czasem, zabijanie wrogów w określonym limicie czasowym, wspieranie zainfekowanych lub wojska w potyczkach itd. Możemy także infiltrować lub niszczyć wrogie bazy wojskowe oraz ogniska infekcji. A wszystko to nagraca gracza punktami ewolucji, umożliwiającymi kupowanie nowych zdolności. Ten system misji pobocznych jest naprawdę niezły, pomimo tego, że niektóre typy zadań szybko się nudzą. Sama opowieść główna prowadzona jest na dwóch planach. Jeden z nich prezentuje Mercera, wojskowych, jego siostrę i parę innych średnio ciekawych postaci. O ile sama fabuła, pomimo ogranych motywów, jest całkiem przyzwoita, o tyle sposób jej opowiadania poprzez cutscenki jest niczym kolacja ze stereotypową modelką. Niby jest na co popatrzeć, ale o interesującej rozmowie można zapomnieć. Drugim planem opowieści są chaotyczne flashbacki, których doświadcza protagonista, pożerając wiele powiązanych z intrygą osób wałęsających się po mieście. Trzeba przyznać, że te liczne, krótkie przerywniki ukazujące mieszankę zdjęć oraz animacji połączonych z głosami różnych postaci są wykonane świetnie i budują klimat opowieści lepiej niż cutscenki. Niemniej nie chciałbym mieć takich zdolności jak Mercer. Wyobraźcie sobie jedzenie czegokolwiek. Szkoda, że samo rozwiązanie intrygi jest nieco słabe, ale ciężko się obrażać na grę, która kończy się tak świetną batalią z końcowym bossem, wymagającym, niebezpiecznym i szybkim. Mniam. Śmieszyła mnie jednak moralna niekonkretność głównego bohatera, który próbuje postrzegać siebie jako dobrego gościa, pragnącego dopaść tych złych za to, co mu zrobili, aby nikogo więcej nie skrzywdzili. Wygłasza tego typu kwestie w swojej głowie, a chwilę później rozjeżdża przechodniów czołgiem i uśmierca mniej lub bardziej przypadkowo tysiące cywilów swoimi zabójczymi odnóżami. Nie ma to jak podwójne standardy. Chyba największą wadą Prototype, poza płasko poprowadzoną opowieścią, jest brak jakiegokolwiek multiplayera. Omawiany tytuł czerpie tak wiele z Crackdowna, że aż prosi się o jakąś formę rozgrywki sieciowej, najlepiej kooperatywną. Brak ten jest tym bardziej bolesny w obliczu zapowiedzi, według których Prototype miał mieć koopa. Ale z powodu terminów nie trafił on do finalnej wersji gry. Może pojawi się w jakimś dodatku, ale jest to mocno niepewne. Prototype z pewnością nie jest grą idealną, ale posiada świetnie zaprojektowaną sandboxową rozgrywkę, w której zabawki są liczne i różnorodne. Jeśli macie ochotę na bardzo szybką, krwawą rzeźnię na terenie otwartego miasta, to jest to tytuł dla was. Ode mnie dostaje solidne 9 na 10. Udanego konsumowania setek pysznych ludzi. Smacznego i game on!